thank <laughs> you Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam w kolejnych e, aktualnościach narodowych w naszym cyklu, w którym przedstawiamy Państwu te wydarzenia, które e, naszym zdaniem są warte uwagi, na, w których warto wziąć udział lub. Przynajmniej warto się im, nimi zainteresować, zainteresować relacjami z tych wydarzeń, prelekcji, wykładów, spotkań, manifestacji, etc., ponieważ są one ważne i ciekawe, interesujące i przede wszystkim, oczywiście, w naszym spektrum ideowym. To jest chyba w tym wszystkim, szanowni Państwo, najważniejsze. A więc, proszę Państwa, bez zbędnej zwłoki przechodzimy do prezentacji y, tych wydarzeń, które w tym tygodniu się będą odbywać. Zaczniemy od wydarzenia, które już dzisiaj za kilka godzin, ale może jeszcze ktoś zdąży y, na nie się udać. Mianowicie jest to spotkanie Centrum Edukacyjnego Polska w Warszawie, dzisiaj o godzinie. 19:00 w nowym miejscu spotkań, czyli na ulicy Białostockiej, 8, a temat dzisiaj, dzisiaj, tego dzisiejszego spotkania, które organizuje Centrum Edukacyjne Polska, to polityczny upadek USA i cywilizacyjny koniec Ameryki. Wystąpią jako prelegenci Witold Rosowski i Lech Jęczmyk. Dzisiaj o godzinie 19.00 nowe miejsce spotkań Centrum Edukacyjnego po Wiśle to Białostocka 8. Witold Rosowski. Witold Rosowski to działacz polonijny, Polonia United z Nowego Jorku. Tak się nazywa jego organizacja. A Lech Jęczmyk to tłumacz literatury amerykańskiej, działacz niepodległościowy, redaktor naczelny pisma. Fantastyka. Spotkanie jakby będzie się ogniskowało na tym, czy wycofanie się z Kabulu w tym roku, a także odwrót na arenie międzynarodowej, kryzys wewnętrzny oznacza koniec USA, czy w zasadzie, ja bym powiedział, koniec mocarstwowej pozycji USA, bo, żeby to państwo miało upaść, to nic nie zapowiada. Ale zapraszamy na spotkanie, no i na pewno będzie z niego zapis na kanałach Centrum Edukacyjnego Polska, więc można. Będzie się z nim zapoznać. Kolejne spotkanie jest w środę, również proszę Państwa w Warszawie, i jest to spotkanie z panem Mariuszem Świdrem, historykiem, publicystą, autorem książki Jak budowaliśmy Rosję, polskie korzenie imperium. No, temat ciekawy, wcześniej w zasadzie w dużej mierze nie Podnoszony. Mariusz Świder, który pisuje również do myśli polskiej, e, właśnie ta jego książka zdobywa sobie coraz większą popularność, więc na pewno warto też przyjść i posłuchać, co ma autor do powiedzenia. I to spotkanie w środę, 27 o godzinie 17, Pałac Przebędowskich Radziwiłów, Aleja Solidarności 62. Organizatorem jest Muzeum Niepodległości. Środa to zazwyczaj powinien być też dzień spotkania naszego środowiska, ale łódzkiego, ale w tym tygodniu to spotkanie odbędzie się w czwartek i w niebyle jakim składzie. Bo oto, szanowni państwo, gośćmi będą Stanisław Michalkiewicz i Tomasz Cukiernik. W czwartek o 18.30 ulica Narutowicza 80. 6 z racji tego, że lokal, w którym normalnie łódzkie środowisko narodowe te cotygodniowe spotkania organizuje. Z dużą dozą prawdopodobieństwa należy stwierdzić, że nie pomieściłby wszystkich zainteresowanych twórczością pana Stanisława, aczkolwiek tym razem będzie to raczej spotkanie o panu Stanisławie i o jego biografii, której autorem jest, jest Tomasz Cukiernik, publicysta najwyższego czasu. Serdecznie zapraszamy w czwartek do Łodzi na 18:30 na Rutowicza 86. Kolejne wydarzenie, idąc chronologicznie, no to w piątek 29 października o godzinie 18:30 z kolei w Bydgoszczy. To będzie wykład księdza Jakuba Wawrzyna z bractwa kapłańskiego Świętego Piusa X, wykład pod tytułem Czy msza w naszych parafiach jest na pewno katolicka? I to wydarzenie odbędzie się w Bydgoszczy. Przystań Bydgoszcz, ulica Tamka 2. Też temat, który jest jakby w, coraz bardziej na, na tapecie, tym bardziej, że no, zakazuje, się, zakazuje się mszy tradycyjnej. Pytanie dlaczego? Więc, więc jest to na pewno interesujący temat i na pewno wykład księdza Jakuba Wawrzyna będzie wykładem ciekawym, będzie wykładem dosyć interesującym, gdyż, gdyż poruszano temat, który Teraz no, staje się coraz szerzej debatowane te problemy liturgiczne kościoła, ale i doktrynalne. a ksiądz Wawrzyn od niedawna również redaktor naczelny dwumiesięcznika zawsze wierni, na pewno y, przedstawi y, interesujący dla naszych widzów punkt widzenia, więc jeśli ktoś zbyt goszczy nas słucha czy ogląda, to serdecznie polecamy. No, i sobot, w sobotę ostatnie wydarzenie, o którym otrzymaliśmy informację, to spotkanie z panem Janem Wojciechem Kubaniem, prezesem Polsko-amerykańskiej Fundacji Rozwoju Ekonomicznego, w, czyli w skrócie Pafere. No i była Bydgoszcz, była Warszawa, była Łódź, to teraz kompletnie inny biegun, bo. Z Wydarzenie będzie miało miejsce w Puławach Jan Kubań, którego też mieliście Państwo przecież okazję, tak jak e, chociażby właśnie Tomasza Cukiernika, również na naszej antenie zobaczyć czy usłyszeć. E, I spotkanie nosi temat będzie, będzie na temat samodzielna organizacja obywateli wobec presji globalizmu. I to w Puławach pod adresem lubelska 25 w sobotę 30 października o godzinie 10. I to spotkanie organizuje ruch narodowy Puławy. Więc serdecznie, szanowni Państwo, na to zapraszamy. I to już w tym momencie wszystkie wydarzenia, które dla Państwa przygotowaliśmy. Zachęcamy niezmiennie do tego, żeby podsyłać nam informacje o ciekawych wydarzeniach, które możemy przynajmniej zareklamować, a jeśli warunki na to pozwalają, nawet się na nie udać, czy to przez Facebooka, czy nawet tu w komentarzach pod filmem, czy na adres mailowy redakcji gmail.com, chrobry szlak razem bez żadnych kropek chrobryszlakmałpa.gmail.com i oczywiście zachęcamy do tego, żeby ten i inne nasze materiały upowszechniać, udostępniać, zostawiać pod nimi kciuki w górę, komentarze, subskrybować nasz kanał i oczywiście serdecznie zachęcamy do wsparcia nas finansowo, bo dzięki temu możemy nie tylko robić takie programy, które przysparzają nam popularności, ale również takie programy Informacyjne czy powiedzmy misyjne, które nie będą miały może wielkich zasięgów, ale będą poruszały tematy czy promowały wydarzenia, które uważamy za słuszne i potrzebne. Dziękuję Państwu. To wszystko w dzisiejszych aktualnościach narodowych. Do zobaczenia w innych naszych programach.